Dzień dobry, piątek 7 grudnia, wybiła 10.30, a więc czas najwyższy podsumować to, co działo się na rynkach i nie tylko na rynkach. W studiu Bankier TV jest oczywiście niezawodny Piotr Kuczyński. Co? No nie, zawodny? No, czasami zawodny, ale dzień dobry Państwu. Główny analityk domu inwestycyjnego Axelion. Dzień dobry Panie Piotrze. Dzień dobry Państwu. Zapraszam oczywiście do zadawania pytań Panu Piotrowi. Służy do tego formularz umieszczony pod transmisją. A także oczywiście do dyspozycji jest nasz Facebook. Tam można wpisywać komentarze pod transmisją i przekażemy, które to komentarze przekażemy Piotrowi Kuczyńskiemu. Nie wszystkie. Te cenzuralne. O. Może umówmy się w ten sposób. To właśnie. No. Panie Piotrze, temat dzisiejszego spotkania to trochę przekornie, bo zazwyczaj podsumowujemy wydarzenia rynkowe, a ja chciałbym Pana zapytać o to, co się wydarzy w związku z, 11? Z Brexitem. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to najpierw zapytam, czy dostał Pan coś od Świętego Mikołaja? Tak. Co? Dwie płyty CD Siesta Kedryńskiego. Płyty CD? Siesta Kedryńskiego. Ktoś jeszcze tego słucha? Ja, w radiu, w samochodzie. Rozumiem. Czyli Pan nie ma muzyki w chmurze? Nie jest Pan jeszcze ucyfrowiony? Nie, mam MP3, mam na pendrive'ie mam nagrania MP3, ale również mam CD. Dobrze, no. Powiedzmy, że jest. Powiem tylko tyle, tak. Że płyty CD na przykład w moim domu służą mojemu synowi do zabawy. Rozumiem. Pan już tylko i wyłącznie chmura i MP3. No tak, bo te płyty, którymi bawi się Emil Sołtys, ja mam w komórce w postaci cyfrowej. Nie, bardzo dobrze. No i tak to bywa. Znakomicie. Wracamy do spraw rynkowych. Co wydarzy się w związku z niepewnym losem głosowania w brytyjskim parlamencie na temat dealu? No więc nie wiadomo, bo dzisiaj rano czytałem, że to głosowanie może zostać przełożone. Mhm. Więc nie wiadomo, czy się wydarzy we wtorek 11. Czy się nie wydarzy i zostanie przełożone i niepewność będzie się utrzymywała. Na razie załóżmy, że wszystko to, co mówią politycy w Wielkiej Brytanii, znajdzie odbicie w głosowaniu. Bo jak to wiemy, z politykami nigdy nie wiadomo, co u nas to już bardzo wyraźnie widać. Do tego przejdziemy. W Wielkiej Brytanii również. W związku z tym, jeżeli zagłosują tak, jak mówią, to pani Theresa May dostanie straszliwe lanie. No i tyle. No. To znaczy straszliwe lanie, zostanie to odrzucone z nadzieją, że ona uda się do Canossy, czyli w tym przypadku Canossą będzie Bruksela, założy włosienicę i poprosi o łagodny wymiar kary. Czyli złagodzenie jakichś drobiazgów w nadziei, że drugie głosowanie jednak będzie po jej myśli, bo te preteksty w postaci delikatnego złagodzenia czegoś tam przekonają wrogów. Ja nie wiem, jak to się skończy. Ale zdaję sobie sprawę, że liderzy europejscy nie pójdą na tego typu... A licho i wie. To ja i negocjacje. Mówiliśmy o politykach. Ja nie złamanego szelonga mnie nie stawiał na to, że oni nie zmienią zdań w jakichś tam drobnych sprawach. A jeżeli nie, no to są znowu dwie możliwości, właściwie parę możliwości. Twardy Brexit, którego nie chcą w Wielkiej Brytanii bardzo. Boją się jak diabła. Nowe wybory, to niczego nie zmieni. Może Corbyn dojdzie do władzy, licho wie, co z tego wyniknie. No i nie wiadomo, co dalej. No taka jest prawda. Z kolei nowych wyborów nie chcą konserwatyści, nie chcą torysi. W związku z tym teoretycznie powinni May poprzeć, mimo tego, że chyba około setki z nich mówi, że w życiu ta umowa jest beznadziejna, bo jest beznadziejna. Taka jest prawda dla Wielkiej Brytanii. Także nie wiemy, co będzie, czekamy do wtorku. Dobrze, to w takim razie w oczekiwaniu na to zastanówmy się nad możliwymi scenariuszami. Mówił Pan, że hard Brexit oznacza duży strach i co wtedy się dzieje potencjalnie, jeżeli chodzi o rynkowo? Spadek wartości funta? Tak no, na pewno funt traci, to jest oczywiste. Zaczynają się przenosiny z Wielkiej Brytanii wielu firm. Już w tej chwili niektóre firmy się przenoszą z Wielkiej Brytanii na kontynent po to, żeby potem na przykład rynki finansowe, prawda, czyli spółki finansowe, żeby ten jednolity paszport europejski podlegać.
No, załamuje się gospodarka Wielkiej Brytanii, brakuje lekarstw, brakuje jedzenia. No, no, to jest niemożliwe. Według mnie to jest nieprawdopodobne po prostu. No, więc ja na to, ale mosty na to bym stawiał, dawał no może 5%, że tak będzie. No, hard Brexit. Tak? Prawdopodobieństwa. A tak, jakie no. prawdopodobieństwo, że nie będzie w ogóle Brexitu? No to wzrosło w tej chwili, że będzie, bo to, aha, bo powiedziałem o dwóch scenariuszach, trzecim, no właśnie. Trzecim jest nowe referendum oczywiście. W którym Brytyjczycy odrzucają koncepcję Brexitu. W którym nie wiadomo, co Brytyjczycy zrobią, absolutnie nie wiadomo. To, że jest 52 do 48 czy 7 w tej chwili na korzyść zostania w Unii, nie znaczy, że tak będzie w głosowaniu, więc to przecież wiemy, że, nie, że to tak nie musi być. To jest stosunkowo mało. Ja na początku mówiłem po pierwszym głosowaniu, że pewno będzie drugie głosowanie, potem zwątpiłem, a teraz nie wiem, dlatego że oni są tak uparci, że drugie głosowanie znaczyłoby zlekceważenie woli suwerena i tak, no takie pierdoły, przepraszam, opowiadają. Zawsze można powiedzieć, że doszły dodatkowe fakty, których nie byli świadomi. No tak, ja wiem, że to można zrobić, tylko na razie się upierają, że nie, co nie znaczy, że nie zmienią zdania. Ja na miejscu polityków bym poszedł w to drugie referendum, a co tam? Przynajmniej nie, nam nie będzie leżała odpowiedzialność. Także jeżeli słuchają nas brytyjscy politycy w tej chwili... No właśnie, to wiedzą. Słuchajcie Piotra Koczyńskiego. No oni dobrze wiedzą, co powinni zrobić. Dobrze. Wspomnieliśmy o tym wątku. Myślę, że to jedno z większych wydarzeń krajowych, pozarynkowych w tym tygodniu, mianowicie zatrzymanie byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego oraz jego zastępcy, mowa tutaj o Wojciechu Kwaśniaku, wszystko razem w związku. Razem 7 osób w związku z aferą Skok Wołomin. Duże oburzenie rozlało się po rynku, zwłaszcza na zatrzymanie Wojciecha Kwaśniaka, który sam był ofiarą gangsterów z Wołomina, którzy pobili go dotkliwie bodaj w 2013 roku właśnie za jego działania wobec skoków. Ja powiem w ten sposób, że ja nie wypowiadam się z zasady, bo nie wolno mi nawet na tematy polityczne, również na tematy kryminalne nie powinienem się wypowiadać. Nie wypowiem się na temat 6 osób z tych 7 zatrzymanych, no bo nie śledziłem sprawy, nie wiem jak było. Ale jeżeli chodzi o pana Kwaśniaka, to no, cisną się słowa niecenzuralne, więc ich nie powiem. To znaczy, naprawdę człowiek, który był prawie poniósł śmierć w obronie, tu bardzo górnolotnie zapewne powiem, jakichś ideałów, obrony rynku przed gangsterami, żeby jego zatrzymywać. Chyba ktoś, kto podjął taką decyzję, sam sobie w stopę strzelił. Tak mi się wydaje. Jakie będą dalsze losy tego... Pana zdaniem tej historii? No żadne. Sąd po prostu nie nałoży aresztu, a prokurator jak będzie mądry, to go nie zażąda. A jak nie będzie mądry? To go zażąda, a sąd nie uwzględni prośby. Zapewne, tak zakładam. No. Mówię, biorę pod uwagę pana Kwaśniaka, resztę nie wiem. Jeżeli miałbym rozpatrywać te wydarzenia również w kontekście poprzednich zatrzymań, czyli zatrzymania ostatniego szefa Komisji Nadzoru Finansowego, no to można byłoby odnieść wrażenie, że odbudowa reputacji rynku nie idzie zbyt dobrze. Nie idzie zbyt dobrze i to jest niewątpliwie bardzo duży minus i bardzo duże obciążenie dla pana Jacka Jastrzębskiego, nie pomyliłem nazwiska, nowego szefa KNF, żeby wyprowadził KNF na czyste wody. Naprawdę będę obserwował działania komisji i mam nadzieję, że pan profesor sprawdzi się na tym stanowisku, no bo muszę mieć nadzieję, bo to chodzi o nasze, no, nas wszystkich pieniądze. No. Tylko, że czy to jest wyłącznie zadanie, które spoczywa na barkach Kogo jeszcze, Jacka Jastrzębskiego? No zdaje się, że na reputacji rynku powinno zależeć więcej liczby osób niż tylko szefowi Komisji. Zależeć na pewno tak, tylko co można zrobić w sprawie KNF-u oprócz tego, żeby działalność KNF-u była dla rynku absolutnie do zaakceptowania, żeby była chwalona i tak dalej, i tak dalej. Co mają zrobić politycy? Bo rozumiem, że pan do tego idzie. Niekoniecznie. Myślę sobie na przykład na temat konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, na którą nie wpuszczono dziennikarzy Gazety Wyborczej. Ale złożył pan prezes życzenia świąteczne. A, no to nie było sprawy. Oczywiście żartuję. To ja znaczy, też. No... Więcej osób, większej liczbie osób, tak jak mówiłem, powinno zależeć na reputacji rynku, a
reglamentacja dostępu do informacji ekonomicznej w tym przypadku jest nie wiem, nie podobno jest były to jakieś względy proceduralne. Ja tego nie rozumiem, tego ruchu kompletnie. Myślę, że dziennikarze wszędzie powinni być wpuszczani. Pamiętam, jak niedawno stosunkowo jeden z dziennikarzy CNN-u chyba został wyrzucony z Białego Domu, prawda? No, sędzia nakazał, mało, że wszyscy dziennikarze się za tym ujęli, ze wszystkich redakcji, to chyba było z CNN-u, a Fox nawet stanął po jego stronie. I tak powinno być w tym przypadku. No, dziennikarze, to jest sprawa dziennikarzy, powinni walczyć o swoje prawa i tyle. No to kontynuując trochę ten wątek, ale już ostatnie pytanie. Grażyna Ancyparowicz, profesor, członek Rady Polityki Pieniężnej podczas wspomnianej przeze mnie konferencji stwierdziła, że dziennikarze opisując tego typu historie obniżają prestiż Narodowego Banku Polskiego. Też słowa, które mogłoby się wydawać, trochę odwracają, że tak powiem, zależność. Posłużę się frazą, którą często posługują się politycy. Nie słyszałem tej wypowiedzi. Dobrze. Wróćmy zatem do spraw rynkowych. Czy moje skwitowanie dobrze też należałoby wziąć w duży cudzysłów tak w tym jest, przypadku. Oczywiście. Wróćmy zatem do spraw rynkowych. Rozmawialiśmy tydzień temu o tym obiedzie chińsko-amerykańskim, że w zależności od tego, czy dania będą smaczne, od tego zależą losy światowego handlu. Czy rzucą pałeczkami, czy nie. Tak jest. No i okazuje się, że jednak przywieziono na to spotkanie dobrych kucharzy, bo zdaje się, że lunch się udał. Tylko co z tego dobrego wyjdzie? Jak wyszło? Wynik wyszło to średnio. Znaczy w poniedziałek wszyscy byli zachwyceni, a już w środę, już we wtorek, już w środę, nie pamiętam. We wtorek wszystko się zwaliło totalnie. 3,8% na Nasdaqu do dołu i 3,2% na S&P. No to są ładne wyniki, prawda? No tak, no więc w poniedziałek wszyscy zadowoleni. We wtorek okazało się, że te szczegóły, co to Amerykanie przedstawiali jako wielki triumf, no to one nie są nigdzie zapisane, że te 90 dni to nie wiadomo, czy od kolacji liczyć, czy od 1 stycznia. Że te 40% na cła na samochody amerykańskie, to właściwie Chiny nabrały wody w usta i nic nie robią. No w końcu wydawało się, że Amerykanie zaczną to tłumaczyć i powiedzą rynkom, jak należy to rozumieć i wszystko jest w porządku. A guzik prawda, pan Donald Trump powiedział, że on jest tariff man, tak, człowiekiem od ceł i że w ogóle tak pogoni kota Chinom. No jak z nim gadać, no to tak powiem. No nic dziwnego, że indeksy się wywróciły. Jeszcze następnego dnia, wtedy, kiedy Wall Street nie handlowała, bo czczono pamięć zmarłego prezydenta, pana Busha, więc wtedy zaaresztowano w Kanadzie CFO, czyli dyrektora spraw finansowych. To w ogóle był taki ciekawy czwartek, taki raj świętego Mikołaja Huawei, w Polsce tak, i za granicą. Tak. Mało tego, córkę założyciela Huawei, która jest, ta firma to jest tak jak Nokia w Finlandii, no była kiedyś, prawda, świętość prawie w Chinach, o tym mówię. No i mają deportować do Stanów Zjednoczonych za jakieś naruszenie jakichś tam sankcji. Czy to zostało potraktowane jako salwa w kierunku Chin kolejna? I to, że wczoraj rynek się nie wywrócił w Stanach, no to dlatego mamy dzisiaj wzrosty w Europie. To tylko dlatego, że zadziałał odruch techniczny. No, przetestowali dno z listopada, no i to wiadomo było, to wzbudzi po tej panice z wtorkowej. To było jasne, że następna panika no, raczej musiała mieć większe podstawy niż deportacja CFO Huawei z Kanady. No i dlatego się wybronili, no ale to nie jest koniec i nie wiadomo, w którym kierunku to pójdzie po prostu. To ja patrzę na działania administracji amerykańskiej obecnej no, z lekkim przerażeniem. W kwestii wojny handlowej. Tak jest. Obawia się pan globalnych reperkusji w związku z tym, że nie wyjdzie między Chinami a Stanami? Dlaczego miałoby to nas obchodzić? No to powinno nas obchodzić, bo jeżeli to by to nie wyszło, to rzeczywiście zaczęłaby się prawdziwa wojna. Bo na razie no to mamy jakieś cła amerykańskie nałożone na 200 miliardów chińskiego importu. Resztę na razie nie obłożą, więc chyba to rzeczywiście te 90 dni
ten czy w inny sposób liczone, będzie w miarę spokojny, jeżeli chodzi o cła. I będą prowadzone dyskusje. Czy one doprowadzą do porozumienia? Oczywiście ja trzymam kciuki, żeby doprowadziły. Jeżeli nie doprowadzą, to rzeczywiście, tak jak niektórzy twierdzą, może przeciągać się to targanie po szczękach nawet do wyborów prezydenckich, a to by było dla rynku fatalne. No, dla gospodarki światowej też, ponieważ, jak już wiele razy to mówiliśmy, większość uczestników rynku, analityków, ekonomistów mówi o dużym spowolnieniu w 2020 roku, ja twierdzę, w związku z tym będzie w 2019, to tego typu sytuacja by utwierdzała to, że to spowolnienie nadejdzie szybciej niż większość oczekuje. Omówmy w takim razie jeszcze inne wydarzenia rynkowe poza wojną handlową, no bo indeksy amerykańskie poniekąd w związku z tym mówiliśmy. Na złocie dojechaliśmy do tego poziomu, o którym często Pan wspominał, 1240. No i wszyscy tak patrzą, co będzie dalej. Na razie to nic nie znaczy. No, dojechaliśmy i wczoraj zawróciliśmy, o ile dobrze pamiętam, prawda? No tak raczej utrzymuje się w okolicach. W tej chwili patrzę 1239, więc umówmy, no tak, że, tak. To nie jest ważny według mnie poziom jeszcze. Nie ma sygnału kupna na złocie, po prostu. Nie ma sygnału kupna na złocie. Oczywiście, gdyby pojawiły się poważne sygnały, że Fed nie będzie już stóp podnosił, no to wtedy jest szansa, żeby złoto zdrożało. A jeżeli chodzi wtedy o dolar by się osłabił, no to pociągnęłoby złoto. Jeżeli chodzi o ropę naftową, ubiliśmy twarde dno, to te 50 dolarów na WTI? No widział pan wczoraj minus 3%, prawda? No ale jednak jest, te 50 jest w miarę stabilnym tutaj. No dobra, no zobaczymy, co ten OPEC z tą Rosją, bo jak rozumiem, OPEC dyskutował, cięcie chyba nie ustalił, a przynajmniej Rosja nie zgadzała się na to cięcie. No i dopóki się nie dogadają, to jest tak jak współczesna, jak Nowoczesna i Platforma, prawda? Jak się nie dogadają, to nic z tego nie będzie. Mają pan nie komentować wydarzeń politycznych, a tu proszę. No to ja wcale nie skomentowałem. To tylko porównanie było. Porównanie. Tak? Świetnie. Wspomniał pan o możliwym osłabieniu dolara. Patrząc na to, co dzieje się z kolei na euro-dolarze, no to też zbliżamy się do punktu decyzyjnego, tak w pobliżu 1,14, albo do góry, albo w dół. Więc właśnie. No jest trend boczny i czekamy na sygnał. No na razie nic nie wymyślę. Jeżeli Fed będzie stopy podnosił, jeżeli będzie uparty Jerome Powell, nie będzie się bał pana Trumpa, który ciągle mu wygraża, no to dolar powinien być mocniejszy, jeżeli spasuje. No to wszystko zależy od Brexitu. Mhm. To jest problem, bo w tej chwili postawienie prognozy i na rynku akcji, i na rynku walutowym jest straszliwie utrudnione przez czynniki czysto polityczne, a nie gospodarcze. Czyli a politycy, jak żeśmy na początku są nieprzewidywalni. No właśnie. No to cóż, myślę, że pora na pytania od naszych widzów. Chciałbym pana zapytać, bo nadeszło pytanie. Czy ceny nieruchomości będą miały tendencję wzrostową? W Polsce, rozumiem. W Polsce, oczywiście. I czy na cenę nieruchomości w Polsce wpłynie otwarcie granicy niemieckiej dla Ukrainy? I czy wtedy ceny mieszkań, domów mogą się osłabić? Czyli pewnie chodzi o to, że będą spadały. Jako suplement do tego pytania powiem, że dzisiaj w Pulsie Biznesu piszemy o tym, że 13% rosną mieszkania, stawki za ofertowe w Gdańsku, w Poznaniu o 11%, w Krakowie o prawie 19%, więc solidny wzrost. Wróciliśmy po prostu do poziomu z 2007 roku, chyba jeżeli chodzi o ceny. Ja nie bardzo widzę możliwości stałego utrzymywania się wzrostu tychże cen, szczególnie jeżeli rzeczywiście nadchodzi spowolnienie gospodarcze, no to mało prawdopodobne. Wiem, że deweloperzy mają budować mniej, że brakuje gruntów. Z kolei mają też problemy, a propos Ukrainy, z siłą roboczą, bo jeżeli otworzy się granice, no to oni odpłyną części. Nie całości, bo Ukraińcy wolą chyba zarabiać mniej w Polsce niż więcej w Niemczech. Nie z powodu, że tam Niemcy, tylko z powodu bliskości do kraju, z powodu języka, wiele, wiele różnych rzeczy. Oni tak łatwo, szybko się uczą polskiego, nawet jak go nie znają, bo wielu z nich zna.
że to, no ale tak czy owak problem z siłą roboczą jest, problem z materiałami jest. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o nabywców kupujących mieszkania, to chyba doszliśmy blisko granicy bólu. To znaczy, że będzie niezwykle ciężko dalej podwyższać ceny. To wyjątkowo w tym tygodniu nie zapytam pana o cenę Bitcoina, no bo nie ma co się pastwić. 800 groszami? Nie ma co się pastwić. No tak. Natomiast zadam bardzo ciekawe pytanie od pana Mariusza, który ogląda nas na Facebooku. Pan Mariusz pyta, panie Piotrze, wolałby pan walczyć z jedną kaczką wielkości konia, czy ze 100 końmi wielkości kaczek? Wolałbym walczyć ze 100 końmi wielkości kaczek. Panie Mariuszu, jest pytanie, jest odpowiedź. Bardzo dziękuję. Wydarzenia bardzo. Rynkowe i pozarynkowe komentował dla państwa Piotr Kuczyński, główny analityk Domu Inwestycyjnego Excelion. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.